Witajcie, cześć, z tej strony Trollo, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modcast Kaiserreich. Jako Niemcy, w ostatnim odcinku zaatakowaliśmy Chiny i tutaj mamy trochę takie problematyczne. Zazwyczaj sobie bierzemy to. Mamy problem z tym, że mamy zbyt mało dywizji tutaj i przydałoby się nieco więcej tych dywizji, ale może się nam uda tutaj nieco porobić. Realnie czekamy na ten front z północy, by zrobił. To, co byśmy mogli też zrobić, to po prostu wezwać nasze dywizje z Meksyku, żeby tutaj przyszły nam pomóc. No, po prostu oczekujemy, że nasze papety tutaj jakoś zapełnią te wszystkie luki. W międzyczasie oczywiście już zaczynam badać statki, co znaczy, że jesteśmy już na końcu drogi badań. Jeżeli się wybada statki, to znaczy, że już się prawie kończy grę. Na szczęście południe tak idzie dobrze. Północ tak idzie wolno po prostu. I tyle można na to powiedzieć. Tutaj trochę się zdenerwowałem, że mi te dywizje jakoś weszły. Widzę, że jakoś sobie radzimy z tym. Wszystkie statki wybadane, więc dalej badamy tylko te bonusy. Potrzebne są nam te lepsze armaty, dlatego że zawsze dzięki temu możemy sobie trochę osiągnąć tej rzeczy. W ogóle Ching bardzo... Ching. Ching. Nie takie Ching, tylko Ching. Ching bardzo dobrze sobie radził w tej grze. No i po prostu tak jakoś wyszło, że skończyli, jak skończyli. My jak na razie nie straciliśmy żadnej dywizji. To znaczy, że dobrze się trzymamy. Też wszystkie fronty są, więc o to chodzi, żeby po prostu gdzieś stacjonowali i mieli. Dobra, jak my to zrobiliśmy, to reszta nie jest aż takie ważna dla mnie. Pierwsze co, to wracamy sobie tutaj na górę i no nie możemy tego zrobić, więc robimy sobie to. I czekamy. Ching nie jest aż taki prosty do pokonania. Jeżeli chodzi o naszych agentów, oni zrobili już nawet dobrą robotę. Więc to, co zawsze robimy, czyli wybieramy sobie nowych, prepare. To trochę potrwa, bo to jest chyba 90 dni. Nie, 90 dni to trwa. No to też raczej się nam uda szybko to pokonać. A, ten kolor to jesteśmy my? Przez to, że oni są tacy, mają takie kolory, to trudno rozróżnić. Kiedyś chyba mieli bardziej taki niebieskawy. Dobra. My tak naprawdę możemy sobie zmienić rozkaz na ten. Tutaj wy też możecie dostać bardziej agresywny rozkaz. O, ktoś się desantuje na Koreę. Śmieszne było, gdyby to byli Japończycy. To byłoby śmieszne. Ale nas to zbytnio nie obchodzi, kto kogo desantuje. Chodzi nas, żeby pokonać Chiny. I tak naprawdę wygląda na to, że idziemy w dobrym kierunku. Więc to akurat jest fajne. Dobra, dalej Raider Fleet. No i czekamy. Tak naprawdę widzę, że już realistycznie to nasi szpiedzy chyba już stracili tutaj możliwości. Byśmy musieli ich wysyłać tutaj. Dobra, wyślijmy trzech szpiegów. No, czekajcie, czy my w ogóle mamy przeciwko tym? Nie robiłem. Już tam większość nam zniknęło. Ok, więc tutaj a great deregulation system has passed. O? Czy to jest? A, musimy to zrobić, tylko że to może trochę potrwać. Dobra. To co robię? A, najpierw musimy to. Ja chciałem zrobić coś takiego, żeby po prostu wydać mega dużo political power, żeby
nasza agenta przyszła. Ale musimy najpierw sobie tutaj porobić. A każdy krok będzie ścinką, bo to jest jednak dużo, dużo tych rzeczy. Okej, więc tak, pytanie jest takie. Czy będzie nas to obchodziło? Dobra, pytanie jest kolejne. Tybet. Tybet powinien coś uzyskać za to, że... Wiecie, no... Jednak Tybet... To Tybet. Okej, uzyskali to, co w sumie mieli claimy. To, co w sumie mogliśmy im dać. Widzę, że Indie też mają małego claima na to. Tak naprawdę chyba wizualnie, realnie. A my resztę sobie pochłoniemy. Czyli 49 prowincji miał? Czy tak, 49. Wow. Dobra, i reszta dla nas. I to chyba koniec, tak, koniec. Koniec tego dobrego. Okej, okay. I my realnie damy nasz political power, żeby nasza agenda miała większość. Nie powiem, nikt nas nie powstrzyma. Muhaha. Trzeba było mieć tylko większość pieniędzy. Okej, okay, w takim razie zaczynamy. Wyzwalamy lojalną Koreę. Myślałem, że Królestwo Korei, ale okej. Okay. To, co też możemy sprawdzić, to po prostu danie terenów tym państwom, które chcą, byśmy im oddali, ale widać, że tylko jedno państwo chciało. No i wyzwalamy tu Chiny. Widzę, że tak naprawdę wyzwalamy 8 prowincji. I wyzwoliliśmy Republikę Chińską. Ok. Dobra, więc tak. Mongolia. No, wyzwolimy Mongolię i damy resztę tutaj Chinom. Tutaj Mandżuria. Kurde, tak kusi. Oddamy Chinom. Dobra. To... Turkestan? Nie. Wyzwolimy niepodległy. Wschodni Turkestan. Tak, podoba mi się, że po prostu są dwa Turkestany. Okej, okay, i co z Tajwanem? Oddamy Japończykom. A to... oddamy to tym, chociaż raczej nie mieliśmy już żadnego z miast. Okej, okay, w takim razie już zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Chiny są po naszej stronie. Tybet, Wielki Tybet, Mongolia. Wydaje się mi, że Mongolia normalnie trochę większa jest. Tak jakby została jakoś ucięta. Dobra. Przynajmniej cieszcie się wolnością. Dobra, w takim razie kolejne to jest... Dalej rozwijamy tutaj nasze gadżety. I co dalej? Tutaj w sumie mamy sporo tych rzeczy, co możemy porobić. Ale myślę, że kolejne to byśmy zaatakowali Antantę. Tutaj na razie oczywiście musimy przez to przejść. Raczej się nam uda, bo jak mówiłem, to nie będzie jakieś mega... mega trudne do zrobienia, bo jak sami widzicie,
mogę jeszcze trochę dodać i nic nawet nie powstrzyma. Ale w takim razie przeniosę naszą uwagę na Wielką Brytanię i Francję, którą z łatwością możemy zaatakować. Tutaj nawet nic nas nie broni. I nie powiem szczerze, fajnie było, gdyby Ameryka była z nami, tylko że ona nie chce dołączać. Ponieważ ona, żeby dołączać, nie może mieć obecnego lidera. No. Dobra. W takim razie szykujemy się na wojnę. Możemy ich zaprosić, ale... Po co? Okej. Myślę, że przeciwko Francji możemy to zrobić. Boom. I dosłownie wysyłamy te same dywizje, które kiedyś atakowały Francję. Tym razem już na całym froncie jest. Będą. Okej. Marines też możemy powysyłać. Tutaj zdesantujemy się w tym samym miejscu, co ostatnio. Podoba mi się, że mamy ten sam plan wojenny, co wcześniej. Okej. A oni gdzieś jeszcze mieli te punkty? Nie sądzę. Resztę też możemy powystawiać od tutaj. Wasz stanowisko się nie zmieniło. Oni w ogóle... To jest najlepsze, że oni w ogóle nie ćwiczą. Ja nie wiem dlaczego. Ja im ustawiłem ćwiczenia, ale oni w ogóle się zbugowali. Oni w ogóle nic nie mogą wyćwiczyć. Czekajcie, jak tutaj jest z zaproszeniem tego? No niby tutaj nic nie mamy, ale... Z drugiej strony raczej to nie powinno nam aż tak bardzo uderzać. Okej, jak to wygląda z tym? Tutaj, że tak powiem, się zmienia. I nie wiem, czy to znaczy, że oni się dołączają, czy coś takiego. Ja mogę po prostu przyklikać to. Ale okej, dalej badamy tutaj lepsze pociski. Zwykle. Zobaczmy, bo tutaj możemy sobie ulepszyć, ale realnie też mogliśmy sobie po prostu zrobić nowy. Heavy Fighter, Scout, Tactical. To jest jako Tactical, czy... To jest Heavy. Okay, co my robimy? Medium. To jest to. Okej. Tutaj dajemy. Ulepszamy. I boom. Lepsze. No, dalej. Tutaj możemy zrobić Naval Bomber. Dodamy tego. I to też ulepszamy. Okej, dalej. Basic Medium. To był chyba Tactical Bomber. Medium. Tak, to jest Tactical Bomber. I to jest Medium, dobra. I ulepszamy. Co to jest? Improved. To też możemy sobie zrobić. Multirol. Wait, exist, rust. Okej, nie możemy tam tego ulepszyć, bo zbyt ciężki jest. Co dalej mamy? Mamy to. Close air support. Presets. Close air support to. I tutaj też mamy taki, który to daje nam. Ten dziwny samolot. On w ogóle dziwne plany miał.
I to jest chyba normalny myśliwiec. Ale nie możemy, dlatego że jest zbyt ciężki. I sobie dajemy tutaj. Okej. Widzę, że gra trochę teraz klatkuje, bo oczywiście wszystko porusza się na świecie. Więc to jest główny powód tego. I tutaj, jak to wygląda z tym? Ile to będzie dni? Byłoby jeszcze sporo dni. Od czasu do czasu dodamy sobie tutaj, żeby mieć. Chociaż, jak tam patrzę na to, to aż tak to nie jest trudne. Bo tam ciągle zmieniają swoją decyzję. My dosłownie postawiliśmy tam wszystkie jednostki i jeszcze nasi sojusznicy dają i to wygląda już strasznie. To wygląda jakby to miał być koniec świata dla Wielkiej Brytanii. O, wiem co jeszcze musimy porobić. Samolot i w ogóle te wszystkie sprawy. Więc wy mieliście flotę tutaj. No naprawdę, tylko ty nie. Nie powiem. Wydaje mi się, że część rzeczy, która w sumie tak chronologicznie powinny być wcześniej, teraz robimy dopiero. Tutaj jeszcze kolejne dodajemy. No nie powiem, nasza flota ogólnie rzecz biorąc to dosyć potężnie wszystko wygląda. Co my możemy jeszcze porobić? Statki, jeszcze statków nie będę edytować. Jeżeli chodzi o rozwój samolotów, no to jeszcze to możemy dorobić, ale to chyba dorobimy to i później będziemy, jak będziemy edytować na te samoloty. Tutaj w sumie mamy wystarczająco, tutaj jeszcze byśmy sobie coś porobili z tym. Is active. Czekajcie, to ja po prostu muszę. Pum, pum, pum. Is active. Nie wiem, co to znaczy active dokładnie, ale okej. Przejdźmy w takim razie. O, do tego. To jest mało decyzji do zrobienia. Proste. Dobra, w takim razie wracamy do samolotów, jak mówiłem. Naval Bomber. Boom. I tutaj dosłownie będzie bombardować wasze porty, bo wy nawet nie wylecicie. Tactical. Możemy tutaj wysłać. Możemy wysłać tutaj. Tutaj resztę. Tego wyślemy. Mamy takie randomowe skrzydła, które dosłownie nie wiem co porobić z nimi. Tak naprawdę do tej armii mamy połączone, więc co tutaj porobić? No, lepsze torpedy, no to bardzo chętnie. Ale to jeszcze potrwa. Tak, pytam się dla znajomego. Wydaje się, że te dwa państwa to wystarczy, że pokonamy i wtedy wszystko padnie, więc... Więc jakoś się nie martwię o to. Tutaj powoli sobie robimy te bonusy i chyba to będą jeden z ostatnich takich. A nie, jeszcze tutaj możemy sobie porobić. Ale nie, to są już takie bonusy, bonusy. Więc to już są ostatnie. Jeszcze ten bonus by się przydało wybadać i wtedy byśmy sobie lepsze statki porobili. Dobra, realnie to już wszystko mamy. No nie powiem, Francja trochę próżnowała, bo dosłownie te dywizje są, widać z daleka, że są słabe. No i co?
No mamy ten szogunat. Mamy marionetkowego Kaisera. Gdzie to jest? Dollar National Revolution. O, tutaj. Okej. W takim razie doszło do tego. Mnie to bardziej boli niż was. Ale musiałem to zrobić. Niestety. Okej. W takim razie włączamy wszystko. Tutaj wszędzie się odpaliło. I nie powiem. Nie powiem. Teraz jakaś ścinka jest. Okej. Chciło się? O, co tutaj się stało? Odeszli od naszej frakcji. Ciekawe dlaczego. Ale realnie... Realnie nie ma jakichś mega dużych problemów z tym. Dobra. Możemy zrobić claim na Maltę. Etiopia walczy na ten Sumarią. Portret Haliego. Umarz się los. Dobra. Oni oczywiście mają te bunkry po komunie, ale my dosłownie przez Szwajcarię się przebijamy. Dobra, jak to wygląda ze statkami? Wow. Statki? Statki to w ogóle... W ogóle tutaj nie możemy wypłynąć. Wow. To jest ich flota. Wow, ale straciliśmy łodzi podwodne. Jakoś się nie martwię, dlatego że to łodzie podwodne, ale... Ale tutaj w ogóle nic nie możemy porobić. Wiecie co, ja chyba po prostu wyślę tutaj całą naszą... Wszystkie nasze te samoloty. I wy zamiast tego będziecie bombardować samoloty. No. I to powinno dosłownie pomóc nam. Ponieważ jeżeli my będziemy mogli po prostu wystawić te wszystkie samolociki w ogóle, to powinno po pewnym czasie po prostu zniszczyć im to. A tak jak mówiłem, zapewne majorami. No majorami są te dwa państwa. Więc coś jeszcze możemy tutaj porobić? Tak realnie? Bo ja wiedziałem, że Francja padnie szybko, ale... Desantowaliśmy się. Oni dosłownie nie mieli nic na wyspach. Okej, w takim razie... Połowa samolotów nie leci tutaj. A my dosłownie te czołgi Amphibious Tanks to wszystko załatwią. Okej, bo jest taki problem, że my ten rozkaz mamy tutaj. Dobra. Dlaczego? A, bo część nie przyjechała. Okej, tak. Chcemy to stworzyć, bo dosłownie za tym głosowaliśmy. I nie chcemy waszych dywizji. Oraz... Oraz niedługo zaczniemy produkować lepsze statki. I co jeszcze możemy porobić? Rakiety. National Focus. O, to tutaj dokończymy. Ten odcinek trochę będzie dłuższy, bo po prostu musimy pokonać to wszystko. Dobra, Wielka Brytania. Dobra, nie jest Wielka Brytania, ale wiecie o co chodzi. Wszystkie statki dla nas. A Wielka Brytania, no wszystkie tereny już nie będę za bardzo patrzeć. Dla nas. Boom. Okej, więc teraz tutaj przychodzimy. Widzę, że Dover jest dosłownie osłonięte. No, odsłonięli strasznie Dover. Nasze dywizje po prostu nie mogą jakoś
jakoś szybko przez to przejść. Okej, okay, co robimy z Francją? No, nasza marionetka będzie najlepsza. O, i ten gościu. O nie, straciliśmy go. To był dobry gościu. Dobry ziomal. Okej, okay, z Algerią. Wzwolimy. Gwinea. Cokolwiek możemy oddać naszym kobietom, to oddamy. O, West Indies. Okej, okay, w takim razie na razie tyle, wydaje mi się. A nie, jest więcej. Hiszpanów oddamy. Wyzwolimy Tunezję. Nicea. I my oddamy. O, i możemy w sumie jeszcze to zrobić. Coś jeszcze tutaj mamy? Savoy. Wiecie co? Ja może Control H, bo tamto oddanie nie zadziałało. Dobra, co dalej marzymy? Brytania. Oddamy to wam. Inkierkę możemy oddać Flandrii. No i tak była w Flandrii, więc nie wiem o co chodzi. I Labrador oddamy tym. O, wszystko zadziałało. Okej. W takim razie możemy włączyć. I tylko poczekamy sobie na to, jak Brytyjczycy padną. Okej. Może to trochę potrwać. Ale poczekamy. To nie jest tak, że my na coś dokładnie czekamy. W ogóle widzę, że Norwegia tutaj też była po tamtej stronie, zapomniałem. Zapomniałem, że większość krajów była po złej stronie historii, ale zobaczymy, jak dalej jest tutaj. Middle Afrika dostała trochę terytoriów dawnej Francji. Kanada. Zobaczymy, co z Kanadą będzie. Na razie Wielka Brytania nie chce w ogóle paść. O, masz los, Kanada jest tym. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli teraz Kanadę musimy pokonać, to trochę będzie denerwujące. Ale jak tutaj popchniemy to wszystko, to powinno być wystarczająco dla nas. I Portugalia dołączyła do Kontanty? What? Ona nie była już? Dobra, bierzemy to wszystko. Bierzemy Wielką Brytanię, flotę. Wow, tak się starali o flotę, a my to wszystko zrąbiliśmy w jedną chwilę. Okej. Więc tak, Wielka Brytania dla nas. Ciu-ciu. A reszta... Tutaj zawsze dodaję Brazylii, jeżeli coś takiego jest. Bo w sumie to oni tam wszystko robili. Tutaj oddamy to Middle Afryce. I... Confirm. Nice. Okej. Okay. I co to oznacza dla nas? Okej, okay, możemy sobie popatrzeć, więc tak. Możemy wyzwolić jedną Brytanię, możemy podzielić ją. Lub najwięcej podzielić. Możemy podzielić ją na więcej. Niech cierpią za to, co nam zrobili. Ja myślałem, że będzie ten dziwny gościu. O, jest tutaj jakiś... To jest, o, to jest ten gościu, co tutaj był. Dobra, zmieniamy. On był nawet dobry, nie powiem. Okej, okay, Sierra Leone. Dajemy to.
Tutaj oddajmy. Tutaj oddajemy tym. Ok, coś jeszcze będzie? W sumie mało co wybraliśmy, więc może coś jeszcze będzie. Ok, oddamy terytoria, tylko widzę, że nic więcej nie możemy porobić. No to wszystko. Wow. Więc w sumie pokonaliśmy Ententę. Tylko jeszcze musimy pokonać pozostałość Ententy. Co w skrócie jest... w skrócie oznacza, że musimy jeszcze popłynąć do Kanady. Pokonać Kanadę. Co... wiecie... z doświadczenia wiem, że to jest denerwujące. Znajdźmy jakiś port, nie wiem, w Halifaxie możemy się zdesantować. I teraz będziemy oczywiście musieli poczekać na wszystko. Na szczęście już powoli kończymy to drzewko. Jeżeli coś jeszcze będzie w nim, to po prostu szybko je przejdziemy przez nie. Francja obecnie jest okupowana, ale w ogóle przestała istnieć, tak, jeżeli chodzi o drzewko narodowe. My coś mamy tutaj? Mamy coś tutaj. Więc jeszcze tutaj będziemy mogli sobie porobić. Pytanie jest takie, bo dla mnie, bo realistycznie, realistycznie, au, że to my dostajemy? Ale po co nam to zrobić? Dostajemy taki minus wielki. Uuu, przez 50 lat? Wow, to boli. No, tutaj trochę możemy zrobić. Clash of Civilization? Nie wiem, gdzie to może być, to Clash. Tutaj w sumie zawsze mogliśmy to zrobić, ale on jest najmniej wartościowy. Wartościowe cokolwiek. Clash of Civilization. Coś gdzieś tu mamy? Kurde. Clash. No, tutaj jest Clash. No nie mamy tego. To jest jakaś taka wyspa, coś. Scapa Flow. A, Scapa, dobra. Co to jest? O, to coś daje. No, warto by było sobie to przejść, zobaczyć, co to nam da. Realistycznie, no to większość tutaj rzeczy porobiliśmy. To, co by się bardzo chciało jeszcze porobić, to tutaj do końca, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Tutaj ogólnie mamy jakieś takie bonusiki małe, duże. Tutaj na przykład możemy im zabrać te terytoria. Zobaczymy, o co chodzi, ale okej. No i myślę, że na razie fajnie to wyszło. Jeżeli chodzi o frakcje, no to tutaj jeszcze Portugalia i nieco jest. Middle Africa dosłownie poszerzyła się. Mamy Chiny. No tutaj trochę jeszcze będą musieli się pobawić, ale Brazylia tutaj wszystkim się zajęła. Co tutaj mamy na przykład? Czy to jest jedno Haiti? Wow, Haiti pochłonęło Dominikanę. Wow. O, ci są przeciwnikami naszymi. No i ten gość. No i teraz musimy tego gościa zaatakować. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Ja się z wami żegnam. Był z wami trochę. No to, cześć.